Jarrr! Tam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Nitek, witam was w Luźnych Gadkach. Pierwszym razie, jak zwał. Pierwszy raz to może nie, ale... Luźne Gadki, to już trochę tak. Piraci pologi... poligonowych mórz. Czyli gra o piratach. Jarrr! Szczurze lądowe, zabiorę ci teraz na wycieczkę i pokażę ci, z czym to się je, a być może będziesz zadowolony z tego, co widzisz. Przed nami ekran wyboru pirata, którym będziemy sterować! Plejada postaci dość wysublimowanych i ciekawych. Mają swoje statystyki oraz statki, które posiadają. Zagramy może jakimś defaultowym czarnym drewnem, jak go zwał. Można nazwać oczywiście sobie też statek i ruszyć na podróż po proceduralnie generowanych morzach. Nie będziemy grać zbyt dużo, więc pewnie za dużo wam też nie pokażę, ale już mogę wam powiedzieć, że już to, co widzimy teraz, jest zupełnie inne od tego, co widziałem kiedyś. Osoby, które znają taką staroszkolną już dzisiaj grę, Sid Meier's Pirates, to nie do końca jest to. To znaczy, to jest Early Access, to na wstępie, bo zapomniałem o tym wspomnieć, więc może będzie jak Sid Meier's Pirates. Ale tam wiecie, było dużo zależności dyplomatycznych, były przygody, szukanie skarbów, napadanie na porty. Aż tego aż jeszcze tyle nie ma. Jest już dość dużo, ale nie na tyle, żeby można było powiedzieć, że to taki kontynuator linii myśli Sida Meiera. Możemy zadokować do naszego statku, ponieważ, znaczy do naszego miasteczka, nasze miasteczko, w którym możemy też budować co ciekawe budynki. Można dbać też o jego rozrost, w sensie miasteczka. Budując infrastrukturę jego. Odzoomujemy sobie tylko trochę, bo tu nic nie widać. Można wydobywać skały, na co oczywiście potrzeba pieniążków. Pieniążki zdobywamy, biorąc questy z tawerny. Niekoniecznie z naszego miasta, bo na początku tej tawerny tutaj oczywiście nie ma, ale kiedy będziecie podróżować przez morze, na pewno takową traficie i będziecie w stanie zbudować sobie coś ciekawego. Do wyboru nie ma z tego zbyt dużo może, póki co. Nie wiadomo, ile tego kiedyś będzie. Market, tawerna, magazyn, jest też Defense Tower, żeby nas nikt nie najeżdżał, więc pewnie też się to tutaj zdarza. Stocznia, gdzie będzie można robić nowe statki. Są też rybacy, którzy będą generować tam żarełko. Co ciekawe, nie mogłem ich nigdy zbudować. Nie wiem dlaczego, jakoś tak... O, teraz zbudujemy ich. Dobra, zbudujemy rybaków, więc będziemy mieli jedzenie. Tartak można wycinać też automatycznie, wtedy mają co robić nasi mieszkańcy miasta. No co za muzyka jest? Jarrr! Ach! Więc jak najbardziej jest to wszystko przydatne i potrzebne. Dobra, zbudowaliśmy sobie nasz tartak, ruszmy w morze. Na morzu można spotkać dużo przygód. Poza zmiennymi warunkami atmosferycznymi na tym pięknie wyglądającej tafli wody tak naprawdę. No ja wiem, że to nie jest tam pokroju tych wszystkich tempestów i innych dziwnych rzeczy, które teraz gdzieś tam faktycznie się posypały. Bardziej tutaj jest styl arcade'owy właśnie ze wspomnianego Sid Meier's Pirates. Zdobyliśmy właśnie 4 kawałki drewna i 2 beczułki rumu. Jarrr! No nie będziemy go zaczepiać, bo to akurat jest jakiś karawela. Pamiętam, że zawsze nigdy nie wiedziałem właściwie, grając w piratów, jak byłem mały, co to za statki są i atakowałem wszystkich, jak popadnie. Można włożyć barwy pirackie przy odziać, co powoduje, że wtedy możemy bez kar dla naszej reputacji rabować i palić inne statki. Spoko. Nie można nikogo, nie można jakiejś floty budować póki co, nie wiem, czy w ogóle jest to jakimś zamiarem. Może kiedyś się pojawi, że będzie tego więcej. 2 rodzaje broni. Pod spacją mamy armaty, które strzelają z 2 stron naszego statku, co wam mogę teraz pokazać, bo akurat nikogo nie zaczepimy. A reload pokazały się krążki sugerujące, ile potrzeba na naładowanie. I rzucamy też akurat teraz, taką broń mam, płonącymi beczułkami, które mogą podpalić statki przeciwnika. Na morzu znajdujemy też szereg różnych skarbów i misji pobocznych, bo nawet na razie teraz nie mamy. O, właśnie teraz jest jakiś pirat. Pięknie, zapalony i jeszcze królewski rekin nas atakuje. What the fuck? O Jezus Maria, to są najgorsze, co może być tak naprawdę. Piraci się palą, rekin nas chce zeżreć. Super, dobry początek przygody, jak na Luźne Gadki przystało. Mocno hardkorowy fail będzie zaraz. Próbuję go tutaj obrócić. Nie ma jeszcze jakiejś siły wiatru. Taranem chyba się jeszcze nie za bardzo da. Natomiast mamy szansę wygrać to. Jest tam jakaś byczułeczka ze skarbem. No i oczywiście będziemy mogli zarabować dobra, które jest na statku. O mój Boże, nie mamy zasięgu, żeby rzucić im tą beczkę. Nie mamy teraz. Dobra. Ty, rekina podpaliłem, ale jajo, pali mu pysk. Rod Schneider byłby ze mnie dumny. Ty, zapalił się gunpowder, żeśmy zostali. O Jezu. Bang, super.
2400 nagrody dostaliśmy, ale to było znakomite i 23 sztuki jedzenia. Super, dobra, mamy też tutaj jakąś buczułkę, 36 sztuk żelaza. Dobra, nachapaliśmy się nawet sporo, mamy dość mocno napsuty statek. Podwiedziemy sobie tutaj do wioseczki, bo tutaj jak widzicie w prawym górnym rogu jest mapka, jest tam też wioseczka. Jest taki model arcade'owy, nie jest to symulacja pływania statkiem pirackim, nie musi być. Takiej gry dawno nie było. Ma szansę wstrzelić się dość dobrze. Może nawet zapanuje boom. Chociaż patrzę na ten pesto i tam naval action chyba było jeszcze, nie? To tak gdzieś się to trzyma. Gdzieś te nutki brzmią, żebyśmy chcieli taką grę. Dobra, naprawiliśmy sobie stateczek. Możemy zmarketować pewne rzeczy, ale możemy też się wrzucić do torby, do kabzy w puli wspólnej naszego miasta, bo jeżeli ktoś nas napadnie i nas zaora, to wszystko, co zdobyliśmy podczas takiej wyprawy, leci na dno. Co prawda, można część z tego odzyskać niczym duszę w Dark Soulsach, można natknąć się na wraki statków pod wodą, ale nie polecam. Akurat deszcz pada, więc fajnie, wszystko się pokaże. Można wziąć na przykład też questy. Questy niektóre są czasowe, więc mieście siły na zamiary. Frederica Fletchera można uratować, albo Percivala. No, z Ready Player One rekin leci, więc mam nadzieję, że nie będziemy żar, jak jestem w mieście, ale nie. Dobra, o, zmieniło się. Na bieżąco się zmieniają questy. Most Wanted zakładka, więc jeżeli byście chcieli strzelać, szukać piratów. Czek? Sid Meier'ach, można eskortę. O, coming soon. Dobra, rozwiało się nasze pytanie, problem. Niewiedza właściwie. Będzie można mieć statki eskortujące, czyli da się budować swoją flotę. Nie zauważyłem wcześniej tej zakładki, chyba miałem jakąś inną tawernę. Deliver Fresh to Freeport. Nie, to wiecie co, nie będziemy na razie brać tego questa. Polecimy sobie zrzucić do naszego miasta materiały, bo one nam się przydadzą na rozbudowę infrastruktury. Tutaj widzicie, pojawiło się też jakieś zadanko. To jest jakiś questik poboczny, czy też nie. Nie jest to jakieś takie zleconko, które żeśmy pobrali z miasta, ale można tam na przykład podpłynąć. Czasami są jacyś ludzie do uratowania, więc mamy siłę roboczą, jakichś kapitanów, potem być może są też jakieś eventy, że tam, wiecie, są rozbitkowie, które chcą zjeść rekiny, więc ich podejmujemy się ich ratunku, więc warto zawsze tam zajrzeć, bo wiadomo, że to dodatkowe jakieś hajsy dla nas. Patrz, jaki skubany Inkahuare, o kurde, patrzcie, zaczepiła mnie, skubana zapaliła mnie, dobrze, żeśmy sobie naprawili statek. Don't let this be the end, tell my wife I love her. No właśnie, nie powiemy jej, będziemy tu orać Inkahuares. Mała Inka Chikulinka. Pięknie! Zapalona! Znakomicie jeszcze została z armaty! Ło! Nie wiem też, jak się mają inne bronie jeszcze. Jest! Spalona! Okej! Dało radę! Dobrze, że mnie zaczepiłaś. Poziom trudności 2 gwiazdki, ale daliśmy radę znakomicie. Czy da się tutaj coś więcej robić? Nie, ale jest jeszcze jedna beczułka do odzyskania. 115. Widzę, że żeśmy kogoś uratowali od piratów, więc spróbujmy go też uratować. Skończyło nam się inwentory. Ciekawy jestem, co to w takim razie pływa. Czy warto coś wyrzucić? Podpłyńmy. Poczekajcie. O, stop! Lady Izabela, stop. Może byśmy napaść, ale nie. Inwentory full man. Nie da się nic wyrzucić w sumie za burtę. Dobra, spróbujemy kogoś ratować. Mapka, jeżeli się umrze, to tak naprawdę karą za śmierć jest to, że faktycznie chyba go zjadły rekiny. Polender. Co to jest? Tu jakieś gwiazdki są. No nie. No nie, zaś piraci są. Cholera, to ja nie chcę walczyć, bo mam na razie mało energii, a dużo rzeczy, to ja wolę sobie podpłynąć. Śmiercią, śmierć to oczywiście strata hajsu za naprawę statku. My tutaj zarabiamy teraz plus 40, plus 50 z budynku, minus 10 za pilnowanie budynku, więc tutaj walory ekonomiczne też są. Dziwna jest ta kamera teraz, o kurde, przyznam się... Bo nie da się jakoś specjalnie odzoomować i musiałem tu podpłynąć, żeby zobaczyć coś więcej na wyspie. Dobra, zrzucimy sobie te rzeczy teraz do magazynu, tylko musimy ten magazyn najpierw zbudować. Chwileczkę, da się? Storehouse, nie mamy workerów, czyli pracowników, zbudujemy w takim razie więcej domostw. Bardzo proszę, są domostwa naszych tych pracowników. Teraz brakuje nam drewna, czy my za teraz drewno tutaj dostaniemy? Za to, że żeśmy zaorali drewno? Nie wiem. Tak, dostaliśmy drewno, dobra, mamy magazyn. Magazyn się przyda, bo będziemy mogli sobie zrzucić te itemy ze statku. O, jaka burza się rozszalała. Mam nadzieję, że piorun mi pupy nie popieści. Dobra, mamy magazyn. Budynki jeszcze można levelować, jak widzicie. Można zwiększać, musimy mieć większą rangę, musimy powalczyć. Można je też zniszczyć, ale można je też ulepszyć, co oczywiście daje wymierne profity w postaci większych możliwości składowania rzeczy na przykład. Ja bym teraz chciał co? Oddać wam to, ale to market trzeba, a nie magazyn. Chociaż to też równa się. Nie mamy ubrań, nie mamy workerów znowu, żeby zbudować magazyn. Nie mamy jedzenia też. Dobra, musimy ruszyć jednak do tego... Wow, ale piorun wrzysnął. Kurde, się zaklinowałem tutaj. Hey, look, fish.
Musimy zdobyć jakieś jedzenie, to może jakieś rekina zaoramy. Byśmy mieli problem z jedzeniem, ale my nie mamy, bo... A nie, mamy troszkę miejsca. Już mamy 67 w ładowni, inwentory. To nie, to tylko jest informacja taka mała. Dobra, help me, I'll pay anything. Dobra, to będzie hajs, tam jakieś rekiny pomknęły. To akurat nasze pieniądze. Znaczy nie nasze pieniądze, tylko jedzenie. Dobra, mamy pana, którego możemy wyprowadzać. Wolf Sharky, o kurde. Aaaa, druga strona. Bang! Znakomicie, 200 nagrody. Jest! I 5 jedzenia. O Jezus, jeszcze jeden przyleciał. Udało się? Bo one jak stukają nam ostatek, to też tracą energię, więc to takie trochę głupie są te ryby. Ale dobrze! Zimne ryby zawsze w cenie. Dobra, nie mamy jedzenia. To przypłyniemy to może za chwilę. Nie wiem, czy te... Pewnie ktoś dźwignie nam to żarcie, ale co tam. Zrzucilibyśmy trochę, musimy naprawić znowu statek, więc warto się wrócić. Okej. Czy są jeszcze jakieś aktywności? Szczerze mówiąc, jeszcze nie do końca wiem, bo się nie rozeznałem. I tak jest całkiem spoko, bo to, znaczy, nie ma jakiegoś wątku fabularnego, bo jak widzicie, jest to takie bardziej sandboxowe doświadczenie, które rzuca nas na te morza i każe nam znaleźć sobie jakieś cele zabawy, chociaż można pobierać sobie te questy. Questy nie są może jeszcze jakieś zbyt bogate, bo tam polowanie na inne statki... No wiadomo, może będzie jakieś szukanie mapy skarbów, nie wiadomo. No to jest na razie, tak jak wam mówiłem wcześniej, early access, w związku z tym nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Czy gra prężnie się rozwija? No zdarzają się patche, zdarzają się. Oczywiście to jest early access, więc ja z zasady nie polecę. Natomiast rokuje to fajną piracką przygodę w nalegalnym Steamie. Oczywiście może jeszcze nie teraz, bo tej zawartości pewnie będzie trochę mało. Unclaimed Island. Można jeszcze kolonizację przeprowadzać, tego wam nie pokazałem. Jeżeli podpłyniecie do wyspy, która nie jest skolonizowana, nie jest zajęta... No w ogóle skarb jest na jej boku, zaraz poczekajcie, wykopiemy ją. Nie wiem, czy to jest akurat ta Unclaimed Island, to jest akurat ta. Ale można też pływać do wysepeczek i skarby znajdować, co oczywiście odbije się na zasobności naszego portfela. Bardzo proszę, 350 hajsu. I gdybyśmy mieli też warunki, można kolonizować niezamieszkałe wyspy, budując na nich rzeczy. Tutaj macie akcję. Nie mamy natomiast odpowiedniej ilości rzeczy, więc na razie to jest taki troszkę grind fest, żeby mieć te materiały i zasoby po to, żeby rozwijać tam naszą nację, nie wiem, naszych ziomeczków, piratów. Ciężko powiedzieć, bo nie było żadnej wyboru nacji. Ale patrzcie, ale jajo tam pada, a tutaj nie. Widziałem tak w Tatrach kiedyś ściany deszczu, gdzie tak szła na nas ściana deszczu. Niesamowity efekt. To tak samo tutaj było. Też niesamowity efekt. Niech będzie. Dobra, sprzedajmy coś, albo weźmy jakiegoś questa. Market. Co my tutaj mamy? Gunpowder. Sprzedamy. Room zostawimy, bo on jest potrzebny. Jedzenie zostawimy sobie. Iron troszkę sprzedamy, bo mamy dość dużo. 20. I drewno to możemy nawet kupić. Chociaż właściwie kogoś zaoramy zaraz pewnie. Przynajmniej postaram się. Tu widzę, że ktoś płonie. Widzę, że jakiś quest jest poboczny. Płyniemy sprawdzić, co tam. Jaaar! Beczułka roomu! Tam ktoś jest przed nami. Widzę na mapce. Sprawdziłem. Kompas. Płyniemy. Nie ma jakiejś siły wiatru na szczęście. Kiedyś miałem problem z nawigacją. Kiedyś był w ogóle taka śmieszna sprawa, jeżeli ktoś grał w nielegalnych piratów, to takie już patenty jak teraz w Wiedźminie, brzydkie nagie panie są. Jest taka Barnaba się teraz generuje, jak gracie na brzydkim, spiraconym Wiedźminie. Drugim. Albo możecie go zabić, albo niepamiętny, nieśmiertelny skorpion z Sirius Sama III. To kiedyś w Sid Meier's Pirates, jeżeli graliście na kopii zapasowej, mogliście doświadczyć z tego, że kierunek wiatru nigdy się nie zmieniał i płynęliście cały czas w jedną stronę. To oczywiście sposoby były różne twórców i niektóre były bardziej śmieszne, inne mniej. To tak już dywagując o piratach. W Settlersach świnki zamieniały się w żelazo, przez co nie dało się korzystać odpowiednio z kopalni, bo świnki w Settlersach zamieniane na żelazo, obcinały nam... Intern the drink with you. O nie, zapaliłem kogoś niechcący, friendly fire! Nie strzelajcie do mnie, halo! Halo, ja nie chciałem, 5000 bounty! Łomatko, to był jakiś pirat, który był szukany! Jaaar, spaliłem się! No kurna! Jaaar! We don't wanna fight, ja też nie, I don't want to die. O nie, straciłem wszystko w ładowni. Może da się jeszcze coś odzyskać, chociaż część tego.
Także nie można było korzystać w pirackich Settlersach, tam było właściwie szereg zabezpieczeń, bo nawet jak świnki się nie zamieniały, to na przykład drzewa nie rosły do końca, a jak wiecie, w Settlersach drewno było podstawowym surowcem, którego zawsze było za mało, zwłaszcza na pirackich wersjach, bo drzewa rosną, coś jest. Nie da się tu kliknąć, nie mam chyba statku, który może się tak zanurkować. To drzewa nie rosły do końca i jeszcze był motyw zamiany chyba złota w świnki też. Chyba tak to szło, już nie pamiętam dokładnie. Nie muszę pamiętać, jak się nie grało na pirackich. Takie były! Tymczasem Piraci Poligonowych Wód. Mórz. Będzie, wydaje mi się, że całkiem spoko taka arcade'owa rzecz. Jeżeli doplotą do tego jakiś wątek fabularny albo jakiś mocny cel nadrzędny, popracują troszkę nad dość powtarzalnym budowaniem tego miasta, mamy szansę na fajną, taką przyjemną, troszkę może nawet casualową grę o piratach. Wydaje się być to dość ciekawy projekt, jest spoko. Te pierwsze takie podwaliny pod grę zapowiadają, że no, może coś z tego być ciekawego. 20 drewna, to możemy w sumie wrócić do swojego miasta i spróbować coś zbudować. Natomiast Early Access. Ja nie polecam Early Accessów. Natomiast dzięki, że... O Jezu, Wolfsharki tam są. Dzięki, że chcieliście ze mną posiedzieć tą chwilę i dowiedzieć się, czym są Piraci Poligonowych Wód. Mórz. Jak widzicie, mapki no proceduralne są, bo te wysepki, jest inna mapka niż grałem poprzednio i poprzedniej wcześniej jeszcze też. Wygląda to fajnie, jak zaginane kartki papieru, ma to swoją stylówę. Muzycznie spoko. Być może będą z tego ludzie. Nie wiem, czy jest multi, bo nie zorientowałem się, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Będę pilnował, jak ten projekt się rozwija. Dajcie znać, co myślicie o giereczce. Dzięki serdecznie za wspólnie spędzony czas. My tutaj zdokujemy. Nie ma co naprawiać, ale spróbujemy zbudować ten nieszczęsny magazyn. A, nie możemy. Zbudujemy zatem jeszcze więcej miejscówki dla naszych workerów, bo nam ich brakuje, żeby zbudować sobie magazyn. I teraz ile nam potrzeba? Nie magazyn, tylko market, co ja gadam. Market 20. 20 tych szmat, bo w markecie można dopiero, to jest takie dziwne, bo w sumie mamy ten magazyn, a nie da się tego zrobić jakoś inaczej? Mamy magazyn i żeby zrzucić coś do miasta, to trzeba mieć magazyn i market. A, no to dobra, to ma sens, tylko że trzeba mieć market jeszcze, a marketu na razie nie mamy, więc czekamy tutaj troszkę przeprawy, no i troszeczkę lekkiego grindu, wydaje mi się, bo jednak do tego się to sprowadza, że trzeba gdzieś się bujać pomiędzy tymi questami, gromadzić surowce i budować z nich rzeczy. Dzięki serdecznie za uwagę, ja jestem Nitek, to było Pirates of the Polygonal Sea, zacnie zapowiadająca się rzecz dla wielbicieli Sid Meier's Pirates, którzy nie wiem na ile będzie to przypominało, natomiast już teraz jest, o kurde, podpaliłem nie tych co trzeba, chciałem rekina, z piaskowego rekina? W ogóle rodzaje rekinów tutaj jest więcej niż chyba ja mam statków w ogóle. Ty, spalił się, ale jajo, wygrałem to jedną beczką podpaloną, super. Dzięki serdecznie, widzimy się przy następnej okazji. Nitek, Pirates of Polygonal Sea. Yarr! Do następnego razu. Yarr! Cześć.